Pierwsza konsola do gier powstała w 1978 roku. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Gry zyskały miano prawdziwej sztuki i niejednokrotnie dorównują poziomem książkom czy nawet filmom. Dziś przedstawiam Wam 10 ciekawostek na temat gier. Miejsce 10. Mario pierwotnie nie miał być hydraulikiem, ale stolarzem. Miał również posiadać imię Jumpman. Miejsce 9. Pac-Man powstał dzięki pizzy. Wystarczy stałego dania zjeść jeden kawałek i legendarna postać gotowa. Miejsce 8. Najlepszym graczem w Pac-Mana jest Billy Mitchell. Zdobył on 3.333.360 punktów, dochodząc do 225 poziomu, czyli przedostatniego. Jeśli to nie robi na Was wrażenia, to dokonał tego na jednym życiu i zebrał wszystkie owoce. Miejsce 7. Polybus to jedna z najrzadszych gier na świecie. Tytuł pojawił się jedynie w kilku salonach w Portland i podobno miał być eksperymentem rządowym doprowadzającym ludzi do szaleństwa. Miejsce 6. Firma Sega, jeden z najlepszych producentów gier sprzed lat, pierwotnie był serwisem naprawiającym japońskie konsole. Miejsce 5. Nintendo, japoński gigant, powstał jeszcze w XIX wieku i produkował ręcznie malowane karty do gry. Miejsce 4. Kolejny raz na liście Pac-Man. Oryginalny tytuł gry brzmiał Pac-Man. Niestety Amerykanom określenie Pac kojarzyło się z fuck, stąd nastąpiła zmiana. Miejsce 3. W grze Fallout 3 pojawia się epizod z bombą atomową. Gracz ma trzy możliwości: zignorować bombę, rozbroić bądź zdetonować. W Japonii ta trzecia opcja jest zablokowana. Miejsce 2. Dariusz Wojdyga i Marek Dudkiewicz to właściciele firmy Hop. To oni są odpowiedzialni za wprowadzenie na polski rynek sławnej konsoli Pegasus. Miejsce 1. Każda z serii GTA jest rewolucyjna. Na potrzeby GTA 6 ma zostać zmapowany cały teren USA. Będzie to największe przedsięwzięcie z zakresu gier komputerowych w historii. Proces ma potrwać 5 lat. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów, równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!